Cześć, tutaj Ewa z tribeco.pl. Pokażę Wam dzisiaj elementy fabryki piasku. Urządzenia, które powinny znaleźć się przy każdej piaskownicy. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiej i europejskiej normy, co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę z akredytacją PCA. Bęben do piasku. Bęben osadzony jest na łożysku kulkowym. Wystarczy przysypać piasek i energicznie zakręcić. Poprzez przedziurkowaną część ściany bębna piasek zostaje przesiany. Sita do piasku. Element składa się z trzech sit w kształcie prostokąta. Sita posiadają trzy różne wielkości oczek – 3, 5 i 8 mm, co umożliwia rozdzielenie piasku o różnej gradacji. Piasek rzucony na górne sito zostaje przesiany przez wszystkie trzy elementy. Czas przesiania zależy od gradacji piasku. Lejek do piasku. W środku lejka znajduje się element zamykający i otwierający lejek. Koło jak na rączce dolnej. Dzieci wykonują ruch góra-dół, co umożliwia przesypanie piasku lub też zablokowanie go. Waga do piasku. Miseczki są o średnicy 160 mm i pojemności niespełna 1 litra każda. Dzięki wadze dzieci będą mogły porównać różne górki piasku. Wszystkie elementy fabryki piasku montowane są za pomocą śrub dołączonych do zestawu. Fabryka piasku zapewnia dzieciom nie tylko dobrą, ciekawą zabawę, ale przede wszystkim pomaga w nauce oraz zachęca do poznawania zasad fizyki. Dziękuję i zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz subskrypcji kanału.